W tym pojedynku zmierzą się w narożniku niebieskim 19-latek mierzący 191 cm i ważący 93,3 kg. Zawodnik klubu Kontra Elbląg debiutujący w zawodowej Formule K1. Radosław Kawczak! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 29-latek mierzący 191 cm i ważący 90,9 kg. Zawodnik Respect Team Ostrów Wielkopolski z zawodowym rekordem 8 zwycięstw i 3 porażek. Michał Grzesiak! Walkę poprowadzi sędzia Waldemar Hajducki. No i jesteśmy, bardzo ciekawa walka przed nami, kategoria do 93 kg na zasadach K1, 3 rundy po 3 minuty każda z rund. Radosław Kawczak, 19-latek z klubu KSW kontra Elbląg i starszy o 10 lat Michał Grzesiak, Respekt Team Ostrów Wielkopolski. No generalnie ta gala to jest takie starcie młodości z doświadczeniem i to jest kolejna walka na tych samych zasadach. Albo młodości bez doświadczenia, ale z próbą albo z chęcią starcia się po prostu w sportach walki. Ktoś był parę razy na siłowni, w sensie upraszczam to oczywiście wielokrotnie i coś tam trenował, próbował, zmagał się z samym sobą. To jest możliwość do tego, żeby sprawdzić to, jak bardzo... Chociaż tutaj mamy zawodników już naprawdę z doświadczeniami, bo Kawczak to jest ubiegłoroczny mistrz Polski juniorów w boksie. Ja go oglądałem... O, to jest knockout! To jest, dziękuję! To jest wielkie! Wow! To jest to, na co kibice sportów walki czekają. Szczęka wyrzucona, taka noga, high kick dochodzi na szczenę. Tutaj nie ma możliwości, światło gaśnie. Choćby zawodnik chciał, próbował, nie ma możliwości. No w tym momencie dzieje się historia. Taka gala w Kępnie dostaje knockout, który mógłby być pretendentem do Heraklesa tak naprawdę. W tym momencie jesteśmy, myślę, świadkami historii gali w Kępnie. No, to jest niezwykłe, naprawdę, że tutaj w pierwszej rundzie nagle ktoś wyprowadza high kicka, przeciwnik dostaje to na szczękę. Tutaj nie ma niedopowiedzeń. Tutaj ten cios decyduje o wszystkim. Jest niestety twarde spotkanie z deskami. No i ręka uniesiona w górze u przeciwnika. Dziękuję za przeciwnik. Nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Pyta się ratowników medycznych, o co chodzi. No on jest nieprzytomny jeszcze po tym ciosie prawdopodobnie. No to jest historia absolutnie niesamowita. No kopnął tą prawą nogą. Ja widziałem, że Kawczak podnosił już rękawice, ale nie zdążył. No ułamek sekundy zadecydował o tym, że to było w zasadzie jak zderzenie z pociągiem, który naciera z naprzeciwka. No trzask tylko poleciał głuchy i Kawczak naprawdę twardo padł na matę ringu. No, rzeczywiście, kojarzę to spotkanie galę DSF-u, bo wcześniej rozmawialiśmy o DSF-ie, gdzie Juras Wroński no, w sposób absolutnie fenomenalny znokautował Żanu Malcriado Cruza. Żanu to generalnie był nokautowany w swojej karierze w tym kraju. On rzeczywiście generalnie wygląda, ale nokauty to jest to, co wychodzi mu najlepiej. Tylko nie jemu, a jego przeciwnikom. Tak, w drugą stronę. Wręcz mówiąc szczerze, ucieczka z ringu kiedyś też mu się zdarzyła, a w zasadzie nie wyjście do niego, więc Żanu to w ogóle jest no comment. Na inną bajkę. Tutaj mamy za to Michała Grzesiaka, który absolutnie no za moment dosłownie, myślę, że najpóźniej jutro ten fragment obiegnie prawdopodobnie cały internet. Pytanie do realizacji. Czy my mamy możliwość powtórzyć to tym kibicom? No na YouTubie po prostu się pasek przesuwa, tak? I nie ma problemu. Moi drodzy, ale przesuńcie sobie ten pasek. To jest naprawdę to, na dlatego... co wszyscy czekali. 91 kg. To są potężne ciosy. Te kopnięcie ważyło... powaliłoby no konia. To było kopnięcie z takim naprawdę wymachem totalnym. Nie zdążył Kawczak podnieść rękawicy. Nawet mam wrażenie, że po ręku to kopnięcie poleciało, ale co z tego? No, dochodzi, zakończyło się to strasznym nie ma nokautem. Wyjścia, nie ma wyjścia. Tutaj po prostu w tym w ringu, przepraszam bardzo, zadziało się. I o to chodziło. Ale to są w ogóle uroki rywalizacji tych wag ciężkich. No tutaj nie ma klepania, jest jedno naprawdę traśnięcie i jest po walce. Ja też od razu zapraszam na sportywalki.org, bo ta walka będzie na pewno dostępna niebawem na stronie, żeby sobie zobaczyć, jak to wyglądało dokładnie. No a wyglądało naprawdę kapitalnie. No Michał Grzesiak w zasadzie zrywa show tutaj całkowicie. Oczywiście mamy jeszcze tę najważniejszą walkę. Walkę o pas zawodowego mistrza kickboxingu. I to będzie ta główna atrakcja gali. No ale to, co zrobił Michał Grzesiak, to w zasadzie nadaje się naprawdę na osobny news i na osobną historię, bo będzie bohaterem Kępna i bohaterem tej trzeciej odsłony gali KBC.